Przez lata różne tradycje wielkanocne były zapominane bądź ulegały zmianom. Jak wyglądały tradycyjne święta Wielkiej Nocy? Zobaczcie Państwo sami. Zanim przejdziemy do wielkanocnych tradycji, to zacznijmy może od początku, czyli od wielkiego sprzątania. Tak, wielkanocne sprzątanie kiedyś i dziś bardzo się różniło. Jak wiemy, teraz to jest tradycyjne mycie okien, wyciąganie jakichś zaległych rzeczy z szafy, sprzątanie kurzu. Kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej, dlatego proszę sobie wyobrazić te wszystkie pierzyny, jakie wystawiano na zewnątrz, między innymi właśnie w takich chałupach, ale co jest najważniejsze, przez okres zimy gromadzono różnego rodzaju, można powiedzieć, takie niepotrzebne graty, które zaśmiecały gdzieś chałupę w jednym na przykład pomieszczeniu, w jakiejś jednej izbie, po czym zbierano to wszystko i w czasie okresu tych wielkich porządków palono na zewnątrz, żeby już wykurzyć tą zimę, te jakieś czasy związane z nieczystością i żeby zaczął się okres oczekiwania, okres radości. Okres wielkanocny rozpoczyna niedziela palmowa. Jakie związane są z tym obyczaje i tradycje? Obyczaje do tej pory są niezmienne od lat, nie zmieniły się. Jedynie co zróżnicuje, to wystrój palem, jakie niesie się do kościoła. Całą rodziną idziemy, wiadomo, poświęcić palemkę. Na Śląsku te palmy są bardzo skromne w porównaniu z innymi częściami naszego kraju, nawet innymi częściami regionu. Zazwyczaj jest to parę witek, parę takich baziek, można powiedzieć, wierzbowych, które powinny być właściwie tylko ozdobione taką wstążeczką, czerwoną wstążeczką. Tak przynajmniej do tej pory możemy przeczytać, jak wyglądały palmy w różnych opisach w książkach. Jedną z wielkanocnych tradycji jest tak zwane pogrzebanie basa. Cóż to takiego? Tradycja, ta obrzęd ten nawiązuje do okresu postu. Wówczas to w ostatni wtorek mięsopustny chowano wszystkie instrumenty, milkła muzyka o północy. Chowano je przede wszystkim do futerałów, zakopywano w ziemi, tak żeby oddać się wszystkim czynnościom związanym właśnie z postem. W Wielką Środę natomiast palono Judasza. Palono Judasza, palono Judosza, jak to woli, odmian jest wiele i nazw. Obrzęd do tej pory funkcjonuje na Śląsku Cieszyńskim, w Skoczowie dokładnie. Na czym polegał ten obrzęd? Przede wszystkim w Wielką Środę w kościele mężczyźni brali w tym udział. Jeden z nich ubierał czerwoną kamizelkę zazwyczaj i był po prostu wypędzany z kościoła. Obrzęd nazywany jest również paleniem Judosza z tego względu, że można było wziąć kukłę, spalić ją gdzieś na jakimś ognisku, po czym wziąć prochy tej kukły i rozsypać na polach, co miało dać sukces przy żniwach. Nieodłącznym elementem świąt wielkanocnych są pisanki, inaczej zwane kruszonkami. Tak, jak najbardziej. Do tej pory, dalej się tak używa, dalej tak robimy, gotujemy wywar. Wywar na przykład z liści cebuli, wywar z buraków, tam wkładamy jajka, po czym wyciągamy i teraz tak. Można na przykład zastosować metodę batikową. Kiedyś również tak robiono. Ozdabiano jajko woskiem pszczeli. To jajko farbowane oczywiście nazywane jest kroszonką i umieszcza się jej w tradycyjnej święcące. Wielka Sobota, święcenie pokarmów, bardzo ważny element tradycji świątecznych? Oczywiście, że tak, bardzo ważny element. Jak przygotowujemy tą święconkę, którą zanosimy do kościoła, żeby poświęcić, przede wszystkim wkładamy tam wcześniej ozdobione kroszonki jako źródło życia, wkładamy tam sól, chleb przede wszystkim i wędlinę i to jest, można powiedzieć, taka podstawa, po czym idziemy to wszystko święcić do kościoła.
I w ten oto sposób doszliśmy do świątecznej niedzieli, czyli do wielkiego rodzinnego śniadania. Do wielkiego rodzinnego śniadania, na którym nie może zabraknąć jajek w różnej postaci. Do tych jajek oczywiście możemy sobie użyć w tym momencie chrzanu, czy też ćwikły, bardzo często spożywanej w wielu rodzinnych domach. To jest oczywiście ta utęskniona nasza wędlina, kiełbasy, kiełbasa z żurkiem, w którym również pływa jajko, czyli symbol życia. Bardzo dużo potraw wypiekanych, słodkich, czyli różnych babek, baranka, za którym przepadają dzieci, oraz różnego rodzaju mazurków. I to tutaj u nas na Śląsku, jeżeli chodzi o Śląsk Cieszyński, to tradycyjne potrawy murzyny, fazol z kiszką, moczka z kury, czy też bachor. Dla najmłodszych bardzo ważną w niedzielę świąteczną jest poszukiwanie zajączka. Tak, poszukiwanie zajączka, ja może kiedyś powiem o tradycji. Ten zajączek był bardzo skromny, to była mała ilość słodyczy, to były owoce, z których się dzieci bardzo cieszyły. W tej chwili to poszukiwanie zajączka wygląda troszeczkę inaczej. Jest to bardzo bogaty, obfity zajączek, szuka się go w ogrodach, na działkach, w domach. Z tym, że tutaj już jest ta bardzo duża ilość słodyczy, tak jak wspomniałam wcześniej, oraz wyszukane prezenty, aczkolwiek i wtedy, i po dziś dzień dzieci bardzo się cieszą, bo jest to jakiś element niespodzianki, na której wszyscy czekamy. Ulubionym męskim obrządkiem świąt wielkanocnych jest dingus, podczas którego panowie polewają panie wodą. I tak, i muszę powiedzieć, że jest to nie tylko ulubiony zwyczaj męski, ale także wśród kobiet. No, która kobieta nie chciałaby być polana, prawda? Przynajmniej jeżeli chodzi o stare dzieje, no to nawet taka kobieta, która nie była polana, to myślę, że był to wstyd przed innymi gospodyniami. Panie i dziewczyny, tak, lano oblewano wodą, nosiło to nazwę polewania, śmigusa, dyngusa. I kiedyś jeszcze stosowano kręcenie korwaczami, można tak powiedzieć, a są to takie gałązki, witki wierzbowe, którymi później suszono te panie. Więc najpierw trzeba było złapać taką kobietę, solidnie ją oblać taką na przykład lodowatą wodą ze studni, a potem właśnie wysuszyć ją tą witką. Jeżeli pani nie chciała być oblana wodą, według tradycji wręczała panu własnoręcznie robioną kroszonkę. Tak jest. Kiedyś musiała troszeczkę poświęcić czasu na tą kroszonkę, bo jak mówię, jeszcze były różne metody zdobienia, więc troszeczkę więcej czasu to zajmowało. Ale wiem, że w tej chwili również się tak dzieje. Panowie chodzą po domach i chcą coś w zamian. Jeżeli panna nie chce być oblana, to często też wręcza się właśnie taką kroszonkę.